teraz już się nagrywa. Chciałem pozdrowić rodzinę, babcię z Kowna i wszystkich krewnych znajomych. I cieszę się, że już zjadłem, bo nie jestem kręcony, jak pożeram. O, tego nie lubię. I dobrze, że nie pada. Chwilowo. No, to nie skłamałem. Siedzimy sobie niedaleko Augustowa. Jest super. Przetestowałem właśnie rybkę, która się nazywa Sieja. Już wiem, że nie jest to moja ulubiona rybka, ale przynajmniej brzuszek pełny. Cóż, krajobrazy wspaniałe, ludzie również. Atmosfera dopisuje i chciałbym pozdrowić babcię z Kowna. To już mówiłeś. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jedziemy do Wilna i... A, przy okazji. To tak, żebyśmy zapomnieli. I koło Wilna jest taka miejscowość, która się nazywa Chorodyszcze, jeśli dobrze pamiętam, to się mój dziadek urodził. Więc jak będziemy tam przejeżdżać, tam to sobie tak może włączymy znowu kamerę, nakręcimy coś. Już? Tak. A co miałem powiedzieć? Że coś mądrego. Że wycieczka jest wycieczka do Wilna. Na Litwie jest Wilno. A pan sobie tutaj foliki nie odkleił przy pana? Nie, nie odkleiłem, tak, tak, bo to chciałbym, żeby była jak najdłużej nowa. Aha. I zadzwoniłem wcześniej, zrobiłem tutaj 300 km, żeby dojechać tutaj do Augustowa, gdzie mieliśmy się spotkać. Zadzwoniłem wcześniej, ponieważ stwierdziłem, że się spóźnię. Okazało się, że mimo, że miałem być spóźniony, to byłem pierwszy, a generalnie czekamy na kuzyna i na Maciejzę z małżonkami. A jest godzina mniej więcej 14. No to tyle. No i czekamy, tak? Pięć kilosów to jest. Deszcz całą drogę. Lepiej. Wiesz, to tak było, zanim nie przyjechaliście. Marta, jak się jeździ na tym fantastycznym motocyklu? Wspaniale. Naprawdę? W końcu porządny motocykl. A, dla prawdziwych mężczyzn, ale coś mi się tak wydaje. Jak mogłeś tak powiedzieć? Co za belga, na prostu. Ale naprawdę jest wygodnie? No nie, naprawdę jest wygodnie. Nie, poważnie. Naprawdę jest wygodnie. Dużo bardziej niż na CB500? Porównywalnie. Zepsuł się kowal. Mamy pierwszą awarię. Kowal, co się stało? Wytłumacz to wszystkim widzom. Stało się to, że nie chciało mi się odpalić. Coś mi się pokręciło mi się w głowie. Bo wolę z nim prowadzić go niż nim jeździć. I tak długo już pchasz go? Co od granicy. Ale to szybko jesteś, za nami raz, dwa, raz, dwa. My tu tak zaledwie pół godzinki na kawce i... Ale i tak, pcham go, on trochę spala. Nie wiem, jak to się dzieje, ale my też poszukamy.